Dzień dobry Państwu, witam i serdecznie pozdrawiam w przedświątecznym okresie, ale też w okresie, kiedy niestety, ale mamy sobie pod działaniem w zasadzie czegoś, co nie występuje tylko w Polsce, ale w Polsce niestety występuje w dużej ilości, czyli smogu. Skutki smogu są bardzo destrukcyjne dla naszego zdrowia i to nie jest tylko układ oddechowy. Zaraz Państwu o tym wszystkim będę mówił. Smog, proszę Państwa, zabija na różne sposoby i w różny sposób. I widzimy to, widzą to lekarze, którzy muszą się zmagać z chorymi, no i chorzy, którzy cierpią, a czasami giną z powodu smogu. Bo to nie jest tylko tak, że my pokaszlemy, skrzywimy się, bo śmierdzi. Nie. To jest, proszę Państwa, sytuacja, która szacuje się, że 44 tysiące zgonów rocznie w Polsce jest wywoływane przez smog. Być może w tej chwili jest to nieco mniej, dlatego że już to tak powszechna wiedza. W tym roku mam nadzieję, że gaz będzie wystarczająco tani, żeby wszyscy mogli korzystać z tego gazu, a nie z węgla bądź też innych paliw. Nie kopalnych, ale zbieranych, bo będziemy też mówić o paleniu śmieci. I to jest dla nas bardzo niebezpieczna sytuacja. Tutaj taki przykład smoka pawelskiego, bo tam w Krakowie właśnie było takie epicentrum smogowe. Teraz okazuje się, że nie, gdyż zakazano palić w piecach centralnego ogrzewania węglem. I cóż się okazało, że Kraków stał się zieloną wyspą. Pacjentka przyjechała do mnie 2 dni temu z Krakowa, przeszła się kawałek tutaj po Żywcu i mówi, jak tu u Was dużo smogu. No, także tak to wygląda. Proszę Państwa, skąd się to w ogóle wzięło, skąd pochodzi nazwa? To jest połączenie dwóch z angielskich słów, czyli tłumaczenie mgła i dym. I takim smogiem, który sparaliżował Londyn, był wielki londyński smog. W 1952 roku zmarło w ciągu 5 dni 4 tysiące osób, a generalnie wszystkich osób, których śmierć wiąże się z tym smogiem, to jest 12 tysięcy. Więc to naprawdę bardzo duże. No i to też spowodowało, że Londyn stał się jako pierwszy chyba z państw, z krajów, z miast na świecie, miastem wolnym od palenia paliwami kopalnymi. A gdzie paliwami typu węgiel i drzewo, bo tam też tego się nie pali, jedynie olej, gaz i prąd. Co to jest smog, proszę Państwa? Smog to jest skład tego pyłu, który się w czasie w smogu wdychamy i mamy z nim kontakt na różne sposoby. Ma różne wielkości. To, co widzimy, taki ciemny dym, to akurat nie jest najgorsze, dlatego że te drobiny, które widać w postaci ciemnego dymu, one osadzają się głównie na naszych drogach oddechowych, w gardle, w jamie ustnej, czasami w tchawicy i otrzelach i wykrztuszamy dość łatwo te właśnie drobiny pyłu. Natomiast drobiny pyłu poniżej 2,5 mikrometra, a są takie, co mają i 1 mikrometr, no to są drobiny, które dostają się do naszych pęcherzyków płucnych, a nawet przenikają przez nie, dostają się do krwi. Są one destrukcyjne dla naszego układu krążenia, zatem również. Poza tymi pyłami mamy tam dwutlenki siarki, azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, metale ciężkie. Smog okazuje się również toksyczny dla roślin, dwutlenek siarki, tlenek azotu, ozon. One te substancje także mają negatywny wpływ na rośliny. Proszę Państwa, skąd się to bierze? Tutaj macie takie zestawienie, jakie pierwiastki toksyczne znajdują się w smogu. One są generalnie efektem spalania, wytapiania, czyli z huty, produkcji cementu, jeżdżenia samochodami. No, nie będę się tutaj zagłębiał, co z czego wynika. Ktoś będzie chciał się zagłębić w to program będzie dostępny i na Facebooku później do odsłuchania i zobaczenia, ale także na YouTubie. Kto jest najbardziej narażony? No i tutaj niestety należy jasno powiedzieć dzieci. Dlaczego dzieci są narażeni bardzo na to? Dlatego, że dzieci
szybko oddychają. Dzieci mają większą wentylację minutową, czyli ilość tego toksycznego pyłu przez ich płuca przechodzi w większej ilości niż u łoku osób dorosłych, którzy są w spoczynku. W spoczynku, podkreślam, dlatego że bieganie w środowisku, które jest zatrute smogiem, jest po prostu zabójcze. Są udokumentowane śmierci młodych osób z powodu biegania w smogu. Są takie udokumentowane sprzed kilku lat z Krakowa przypadki. I należy uprawiać joggingu w momencie, kiedy jest alarm smogowy, w tych miejscach, gdzie ten alarm się znajduje. Osoby starsze i schorowane też mają hiperwentylację. One szybciej oddychają. Im szybciej oddychamy, tym więcej tego toksycznego pyłu znajduje się w naszych organizmach. Poza tym i osoby starsze i dzieci mają słabszą odporność, więc też niestety nie są te środki eliminowane łatwo przez ich ład oddechowy. Co się dzieje w naszym organizmie? Czym się możemy spodziewać? Taka tablica przedstawiona w czasopiśmie Terapia i tutaj zaczerpnąłem ją właśnie z tego czasopisma. W zależności od tego, jak młody jest organizm, to następują różne właśnie problemy zdrowotne. Pierwszy to jest SIDS, to jest, proszę Państwa, nagła śmierć łóżeczkowa niemowląt. Jest coś takiego, niestety. Może się tak zdarzyć, są takie przypadki, gdzie dziecko umiera nagle z nieznanych powodów. I okazuje się, że w przypadku alarmu smogowego, w miejscach, gdzie jest więcej smogu, 11,6% częściej zdarzają się właśnie tego typu przypadki. Jeżeli nasz organizm już rośnie, to potem pojawiają się objawy typu alergii, podrażnienia dróg oddechowych, potem następują już u osób takich, u dzieci starszych, pojawiają się skutkiem smogu, mogą być kaszel przewlekły, zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, potem przewlekła obturacyjna choroba płuc, zatorowość płucna, zmniejsza się szczytowy przepływ wydechowy, czyli PEF, no i śmierć jest również środkiem, jest konsekwencją smogu, bo zwiększa się śmiertelność w okresie, gdy smog jest silny. Proszę Państwa, ryzyko nowotworów zwiększa się bardzo znacznie u osób narażonych na smog. Tutaj badania jednego z największych autorytetów z onkologii, pana profesora Jana Rubińskiego ze Szczecina. Zatrucie metalami ciężkimi ma wpływ na nowotwory, a także węglowodory aromatyczne, które znajdują się w smogu, są składnikami smogu. Smog zabija, czyli układ oddechowy ma raz, dwa nowotwory, trzy układ krążenia. W przypadku smogu powstaje większa częstotliwość zaburzeń rytmu, zwiększa się uszkodzenie śródbłonka naczyniowego, zwiększa się częstość udarów mózgu i zawałów serca. Były prowadzone badania przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu i objęto nimi dużą grupę 6 tysięcy pacjentów. Analizowano różne czynniki. Okazało się, że częstość zawałów, udarów mózgu, powikłań kardiologicznych i śmiertelność w czasie alarmów smogowych była większa. I tutaj to przykłady takich konkretnych jednostek chorobowych. Wnioski tego badania były takie, że w szpitalach pojawiło się o 12% więcej chorych z zawałem serca, 16% wzrosła ilość udarów mózgu, a 18% zwiększyła się ilość zatorowości płucnej. To nawet u osób młodych. Ja sam miałem sytuację z pacjentami, którzy doznali zatoru tętnicy płucnej właśnie w związku ze smogiem. Też w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej zwiększa się ilość wizyt. Kiedyś w badaniach bodajże ośrodka krakowskiego, jak tam jeszcze palono tym węglem w tych piecach, to proszę Państwa, trzykrotnie wzrosła ilość dzieci w gabinetach lekarskich, gdy był smog. I tutaj też kolejny wniosek z tego badania. Kiedy stężenie pyłu w powietrzu rośnie, w szpitalach wzrasta liczba pacjentów z zawałami jądra i mózgu, podczas alertu smogowego umiera o 6% ludzi więcej. Tak więc mamy dość dobre badania polskie, no bo niestety Polska tutaj dominuje, jeżeli chodzi o ten smog. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Wydaje mi się, że to teraz
czas się poprawił, już jednak świadomość ludzka zaczyna rosnąć, no i też są pewne ograniczenia prawne dotyczące pewnych kwestii. Tutaj badania jeszcze ta profesora Gąsiora, jest też Śląski Uniwersytet Medyczny, dziesięciokrotnie wzrastają incydenty zatorowości płucnej i zawałów serca. No tutaj też mamy kolejne badanie. I tu następna sprawa. Mamy już, były płuca, były już nowotwory, były już serce i kolejna sprawa, co robi smog. To oczywiście to, co ja Państwu tu pokazuję, to jest tylko część. Przypuszczam, że jakbyśmy zaczęli szukać, nie wiem, choroby autoimmunologiczne, inne takie jednostki chorobowe, to też byśmy znaleźli korelację między smogiem a proszę Państwa, tym długość telomerów bezwzględnie będzie się zmniejszać na pewno, bo to przecież ona zależy od takich czynników jak środowisko. Ale tutaj chcę Państwu też uświadomić, że wzrasta narażenie na ryzyko demencji, w tym choroby Alzheimera. W badaniach z modelu zwierzęcym potwierdzono to, iż rzeczywiście rośnie możliwość zapadnięcia na demencję, w tym również chorobę Alzheimer. Następuje u tych zwierząt laboratoryjnych, zauważono, że narażenie na pyły poniżej PM22,5, zanik wypustek neuronalnych i wzrasta zdecydowanie rozwój demencji u zwierząt laboratoryjnych. Co zatem zrobić, proszę Państwa? Już dość tego straszenia, dość tego biadolenia. Trzeba po prostu też powiedzieć, co my tu mamy za możliwości terapeutyczne. Trzeba się nawadniać przede wszystkim. Tutaj ja się nawadniam herbatką, ale może się nawadniać herbatką ziołową. Tu mam taką herbatką, herbatkę w ciśnie filiżance. Nawadniam się nieustannie. Natomiast do tego Państwa też zachęcam. Musimy zadziałać środkami, które zwiększają wykrztuszanie wydzieliny, które zwiększają wydzielanie śluzów w naszych drzewie odskrzelowym w schabicy. Nasz układ oddechowy musi być wilgotny. Tam musi być wilgotno, a wiecie Państwo, że jak się pali w piecach i kaloryfery grzeją, to nie jest wilgotno w tych pomieszczeniach. W tych pomieszczeniach jest sucho. Dlatego też należy nawilżać pomieszczenia, aby być w środowisku wilgotnym. Należy też stosować preparaty ziołowe, które powodują zwiększenie wydzielania śluzu w naszym drzewie odskrzelowym. Nalewki, mieszanki ziołowe, syropy, to wszystko można stosować. No i trzeba pamiętać też o tym, że smog jest przyczyną również alergii, więc tutaj nieustannie zachęcam do spożywania preparatów z olejem szafrowskiej siewnej, który sam zresztą stosuję bardzo często. Czym zwiększyć wydzielanie śluzu w drogach odskrzelowych? I tutaj macie Państwo przykład takiego zestawienia surowców zielarskich. To jest mieszanka ziołowa, którą my często używamy w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza. Liść babki lancetowatej, który przyspiesza gojenie błony śluzowej, ale działa także przeciwdrobnoustrojowo, przeciwskurczowo, wykrztuśnie, korzeń lukrecji, przeciwzapalnie, wykrztuśnie, przeciwwirusowo, kwiatostan lipy, napotnie, przeciwzapalnie, tymianek, zwiększa wykrztuszanie i liść maliny napotnie, przeciwwirusowe. Ta mieszanka również działa w sposób prowokujący na wydzielanie śluzu i ułatwienie eliminacji tego śluzu z organizmu. Proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że nasz śluz działa na zasadzie takiej, że nasz układ oddechowy działa na zasadzie takiej, że tam jest taki anabolek migawkowy w obrębie dróg oddechowych i on działa w tym w ten sposób, czyli wypycha ten śluz, który na jego powierzchni się znajduje. Ale on tak działa pod warunkiem, że nie palimy. Jak palimy, to on przestaje się ruszać i następuje jego paraliż. Smog też paraliżuje, ale palenie też. Na smog czasami nie mamy wpływu, ale na palenie mamy. Dlatego rano ci palacze, którzy palą, rano oni w nocy ten nabłonek rusza, bo nie jest zatruwany przez dym tytoniowy i rano palacze odkasłują dużo śluzu. Nie jest to przyjemny widok ani dźwięk, który tam oni mają, ale tak po prostu się dzieje. Dlatego palenie jeszcze bardziej naraża Państwa na konsekwencje. Tu przykład takich trzech receptur. Krople ziołowe i tutaj babka lancetowata, lukrecja, tymianek, mięta.
lipa, mieszanka ziołowa, to ta, którą pokazywałem Państwu uprzednio, oraz taki syrop ziołowy na bazie miodu, gdzie mamy też ekstrakt z tymianku, bzu czarnego, porostu islandzkiego. To są wszystko takie bardzo mukolityczne, czyli zwiększające wydzielanie śluzu, substancje. I ekstrakt z kwiatu lipy, olejek koprowy, bardzo dobre połączenie z nawet samego miodu z olejkiem koprowym. Jedna, dwie krople na taką, powiedzmy, taki słoik 200 ml czy 250 gram już daje ten efekt bardzo dobry. Można olejek koprowy, tylko naturalny oczywiście, zastosować. Ale tutaj macie Państwo gotową propozycję. W czasie smogu dochodzi do osłabienia odporności organizmu. Wynika to z tego, proszę Państwa, że organizm, że drobiny smogu, te pyły są neutralizowane przez makrofagi. I tu jest taka ciekawa sprawa, że o ile na przykład makrofagi są w stanie, tak jeden makrofag jest w stanie zeżreć, mówię w cudzysłowie, pożreć 100 bakterii, tak jest w stanie pożreć jedynie jedną drobinę smogu i przestaje działać. On ją zneutralizuje, ale ilość tych makrofagów jest ograniczona w naszej krwi, więc drobiny smogu, które przenikają przez pęcherzyki płucne, dostają się do krwi, mogą niestety spowodować to, że nasz układ odpornościowy się pogorszy, więc trzeba go stymulować. Czym go trzeba stymulować? Jeżówką purpurową, kitem pszczelim, czyli propolisem, pułkiem pszczelim, czarnuszką, antyoksydantami, resweratrolem, liście karczocha, to już są też substancje odtruwające przy okazji, ale immunostymulacja, którą my wykorzystujemy w naszym Centrum Ziołolecznictwa, to takie dwie receptury najczęściej, czyli pyłek pszczeli, propolis, liść aloesu, ja to Państwu wielokrotnie o tym mówiłem. I druga receptura, miód pszczeli, czyli taki syrop miodowy na bazie miodu z dodatkiem jeżówki purpurowej, melisy, rumianku i róży. I to działa znakomicie stymulująco na odporność organizmu. Proszę Państwa, jak już Państwu pokazywałem, tam są również metale ciężkie. Te metale ciężkie trzeba wyeliminować z organizmu. Możemy je na różne sposoby eliminować. Tych sposobów, różnych drogich preparatów jest pełno. Prawda, proponuje internet i sprzedawcy. Natomiast pamiętacie Państwo, miód, pyłek pszczeli i propolis. To jest naprawdę potężna broń, która usuwa, eliminuje 1/3 metali ciężkich z naszego organizmu. No i jest, proszę Państwa, bezpieczna to broń. Jest to broń, która w zasadzie nie działa niepożądanych. Nie daje, no chyba, że to jest uczulony na miód, pyłek bądź propolis. Więc pamiętajcie Państwo o produktach pszczelich. No tutaj przykład takich właśnie produktów. My mamy taki produkt, który w naszym centrum używamy. Miód pszczeli z dodatkiem pyłku pszczelego i propolisu. I to zalecamy również do stymulacji odporności, do eliminacji metali ciężkich. To ma taką konsystencję lekko skrystalizowanego miodu. Ojciec Grzegorz tak zawsze zalecał matkom, jak przychodziły do niego, mówi: proszę, żeby tutaj pani będzie brała taki miód, ten monimer pyłkowo-propolisowy, będzie pani nabierała, to się tak ładnie tam na tej łyżeczce takie to się robi, takie sztywne, twarde, i dziecko może to zlizywać. Nawet to jest niezły smak. Dzieci to dość tolerowali. No można oczywiście stosować kapsułki ziołowe, kapsułki z produktami pszczelimi, czyli na przykład pyłek pszczeli, propolis. Można to też w ten sposób. Natomiast to są takie praktyczne informacje, które Państwo dostajecie. W procesie detoksykacji organizmu, on, jako że jest toksyną, składniki smogu są toksynami, proszę pamiętać o tych takich kardynalnych rzeczy, czyli pyłek pszczeli, albo o stymulanty wydzielania wątroby, otruwające funkcje wątroby i nerek, czyli karczok, silimaryna, ostropes palmisty, tu mówię, silimaryna z ostropes palmistego, tarczyca bajkerska, nawłoć, liść brzozy, ziele skrzypu, to wszystko są substancje, które wspomagają nasze nerki i naszą wątrobę do tego, żeby się detoksykować.
I tu przykłady dwóch takich preparatów, które używamy do detoksykacji. Jeden stymuluje odtruwającą funkcję wątroby, karczok z silimaryna. Oczywiście mogą być też inne składniki, kurkumina, może tam być jeszcze mniszek, korzeń mniszka, mogą być inne substancje, ale tutaj akurat taka propozycja. I propozycja preparatu, który poprawia funkcję nerek, nawłoć, skrzyp, brzoza, pokrzywa, mniszek, trwawnik. Jeszcze raz Państwu podkreślam i zawsze o tym mówię, jak ktoś na mnie ogląda cyklicznie, mówi, powtarzają się receptury. No właśnie, bo ziołolecznictwo nie jest trudne. Naprawdę mamy, stosując mieszanki ziołowe, nie musimy używać dużej ilości preparatów. One są uniwersalne, one mają bardzo szerokie spektrum działania, więc możemy stosować bardzo podobne preparaty w szerokiej gamie chorób. Nie musi być to na tą chorobę taki, na tą chorobę taki, na tą chorobę taki. Nie, jeżeli to jest choroba przewodu pokarmowego, to naprawdę dwie, trzy receptury, cztery i możemy naprawdę hulać w terapii. Nie wymaga to jakiejś wielkiej wiedzy. Ja na końcu Państwu zresztą pokażę dwie książki, do kupna, których zachęcam Państwa i one rzeczywiście mogą Was nauczyć ziołolecznictwa. Oczywiście pamiętajcie, że są lekarze i to, co ja mówię, to są porady, które ja mogę Państwu tak informacyjnie przekazać, ale taka porada prawdziwa lekarska odbywa się w gabinecie w cztery oczy z lekarzem. No a jak się nie da, no to ewentualnie telefonicznie też można taką poradę udzielić, ale proszę pamiętać o tym, że lekarze to są osoby, które chcą Wam pomóc. Nie spotkałem jeszcze w życiu lekarza, żeby chciał komuś nie pomóc, ale może tacy są, ale ja takich nie znam. Proszę Państwa, resweratrol to kolejna sprawa, o której warto wiedzieć, bo jak Państwo wiecie, tu jest cała gama różnych niebezpieczeństw, które smog z sobą niesie. I tu się ciekawa sprawa, bo resweratrol jest w stanie wiele z tych rzeczy, tych zagrożeń zdrowotnych jest w stanie wyeliminować. Bo resweratrol, mówię tutaj resweratrol, czyli ekstrakt ze skórek winogron tak naprawdę, bo to o to chodzi, żeby to były skórki winogron, tych ciemnych winogron, nie żeby to burdest japoński, którego pozyskuje się resweratrol i podaje się go w jakichś tam mega dawkach, tylko chodzi o to, żeby to był resweratrol pod postacią ekstraktu, najlepiej na bazie alkoholowym, podawanego podjęzykowo. Tak jak wino czerwone, żeby to było w tej formie mniej więcej. No wino czerwone jest kontrowersyjne, bo to alkohol, no i tam siarczany, różne tam są takie, są dobre jest, jak ktoś, prawda, wszyscy o tym wiemy, no, też zachęcam do niewielkiej ilości wina, bo to wielka powoduje zgubne skutki. Też co prawda toksykolodzy mówią, że nie ma dawki alkoholu, która jest bezpieczna. No, być może, no, ale to wszystko jest dla ludzi. Nie namawiam nikogo do picia, ale można to bez problemu robić w niewielkich ilościach. Natomiast jeżeli ktoś ma do tego opór, to sugeruję właśnie krople z ekstraktem z skórek winogron. One są bogate w resweratrol. Dlaczego ja tak się dużo na ten temat wypowiadam? Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, jakie są ogromne spektrum działania tych skórek winogron. Pierwsza sprawa, chroni układ krążenia. Coś, co jest atakowane przez smog. Zachowuje go niestety niedokrwiennym. Utrudnia tworzenie zakrzepów naczyniowych. A to przecież jest coś, co smog powoduje. Chroni śródbłonek naczyniowy. Smog uszkadza śródbłonek naczyniowy. Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Smog jest prozapalny. Po drugie, resweratrol chroni układ nerwowy, czyli chroni tkankę mózgową przed niedokrwieniem. To się może zdarzyć w przypadku. Zmniejsza narażenie na chorobę Alzheimera. W modelu zwierzęcym potwierdzono, że smog tak działa. Zmniejsza, tu na słuch akurat to nie jest istotne, ale hamuje starzenie organizmu, zatrucie środowiska. Między innymi smog skraca telomery, więc czynniki, które anti-aging działają, a resweratrol tak właśnie działa, tak samo tarczyca bekelska tak samo działa, są tutaj jak najbardziej wskazane. Proszę Państwa, no i wspomaga profilaktykę leczenia nowotworów.
A to jest bardzo ważne, bo smog też działa. Więc resweratrol jest takim kluczową substancją do tego, żeby chronić się przed zgubnymi skutkami smogu. Proszę Państwa, i teraz tutaj piśmiennictwo dotyczące tego resweratrola, bo ktoś z Państwa chciał sobie zasięgnąć więcej informacji, to tutaj ma. No i proszę Państwa, ostatnia rzecz, to jest palenie śmieci. No, nie przypuszczam, żeby ktoś z Państwa, którzy mnie słuchają, śmieci palił, dlatego że skoro mnie Państwo słuchacie, to jesteście zainteresowani zdrowiem, no i jakby no macie już, jesteście na innym stopniu rozwoju, czy też poziomie, na innym poziomie świadomości, może tak to powiem. Natomiast no niestety są w Polsce ludzie, którzy mają poziom świadomości zupełnie inny. Ostatnio czytałem artykuł o okolicach Limanowej, gdzie takie, no, trudno to nazwać nawet koczowisko chyba Romów, pali kable i pozyskuje z tego ciepło i miedź. No to po prostu nie mieści się w głowie. No to ja naprawdę współczuję osobom, które tam muszą mieszkać niedaleko, bo to jest super toksyczne. Ale najbardziej szkodzi to im, tym, którzy palą te śmieci. Palenie śmieci, proszę Państwa, to jest coś, co wyzwala substancje ultratoksyczne. Ultratoksyczne. Tymi ultratoksycznymi substancjami są dioksyny. I proszę Państwa, ja może pokażę ten rysunek. Miałem kontrowersję, czy pokazać, czy go nie pokazywać, ale pokażę, proszę Państwa. To jest skutek dioksyn. Pan były prezydent Ukrainy Juszczenko przed zatruciem dioksynami i po zatruciem dioksynami. Zwróćcie Państwo uwagę, jak on wygląda. On w zasadzie nigdy już nie wrócił do swojego takiego wyglądu sprzed tego zatrucia. Zwróćcie Państwo uwagę, jak ten człowiek się zmienił. To jest zatrucie dioksynami. Oczywiście nie ma takiej ilości dioksyn. My wdychając albo spożywając, bo zaraz o tym będę mówił, skutki dioksyny, nie mamy takiej ilości, takiej ilości, żeby doznać takich uszkodzeń. Niemniej jednak uszkadzamy na pewno nasz organizm, mając kontakt z dioksynami. Dioksyny powstają na skutek spalania śmieci. No i zwróćcie Państwo uwagę, to się niestety często zdarza i to mówię, mówiłem teraz już w COVID-zie, tych wykładów już nie miałem, bo to przestały być te wykłady realizowane dla osób z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale tam miałem takie wykłady i właśnie często o tym mówiłem, spotykało się to ze spojrzeniami pani na panów takimi szorstkimi. Mianowicie, zwróćcie Państwo uwagę, na przykład ktoś tam sobie hoduje jakieś kurki, żeby te jajeczka swojskie z własnego wybiegu, takie naturalne mieć. I wydaje się, że są to naprawdę super, super, prawda, produkty spożywcze, bo na przykład ta kura sobie dziobie tą trawkę i z tej trawki pozyskuje chlorofil, pozyskuje różne substancje. Jajko powstaje z tego, co kura spożywa. Można modyfikować skład jajka, który jest, powtarza, jednym z najlepszych substancji odżywczych, jajko. To dla mnie nie ma lepszego pokarmu niż jajko. I chyba to jest powszechna wiedza medyczna. I teraz to jajko, które jest takim cudem natury do zjedzenia, jest tworzone przez kurę, która zjada dioksyny, które opadły na tą trawę. Bo jeżeli ktoś palił, no to dioksyny opadały nie kilometr dalej, tylko przy jego domu. I taka, prawda, babcia sobie tego wnuczka zaprosi, masz tu kochane jajeczka, albo córeczko, weź tu, macie tu jajeczka zdrowe. A w tym czasie dziadek pociska te butelki do pieca. No i bo się pięknie palą, szkoda to wyrzucić, prawda? No nie, proszę Państwa, Wy sami siebie trujecie, jeżeli coś takiego robicie. Znaczy nie Wy, bo Państwo tego nie robicie, ale ci, którzy to robią, sami siebie trują najbardziej. I potem są różne choroby nowotworowe, autoimmunologiczne i można też taki piękny, niestety zły, nie piękny, tylko wygląd. Widzicie? Także proszę Państwa, nic nie jest takie proste. Wydawało się, kur z wolnego wybiegu to jest coś najlepszego. No tak, pod warunkiem, że środowisko, w którym one bytują, jest zdrowe, a nie zatrute. Proszę Państwa, reasumując, pamiętajmy o przypadku narażenia na smog, o układzie krążenia, tutaj resweratrol, czyli ekstrakt ze skórek winogron,
Pamiętajcie o ziołach, o działaniu wyksztucznym i mukolitycznym. I to są jakby takie najważniejsze. Pamiętajcie o tym, że może być alergia z konsekwencją. Pamiętajcie o działaniu odtruwającym, stymulujących wątrobę i nerki substancji. Mam nadzieję, że będziecie się chronić. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli w tym smogu funkcjonować. Zachęcam Państwa serdecznie do zakupu którejś z książek. W obu znajdziecie dużo przydatnych informacji dotyczących zdrowia i mam nadzieję, że będzie to dla Państwa miła lektura. Teraz sobie zobaczę jeszcze na pytania, które tutaj spłynęły. Pozwolę sobie tutaj przeczytać, co mi tutaj przyszło od Państwa. Chyba nie mam żadnych pytań, tylko informacje, chyba że tu coś znajdę, bo tu mi się nic nie przewija. A nie, jednak tu mam, bo tutaj mi się coś nie przewija, ale jeszcze sprawdzę, coś mi się już tam chyba skasowało. Dobra, dobra, to już będę patrzył tutaj tradycyjnie, więc tak, pytania. Nagranie będzie dostępne oczywiście. Poleca Pan maseczki czy nie? Ale maseczki w sensie smogu? A nie, dobra, idźmy jeszcze wyżej, bo to jakieś pytanie. Muszę pochwalić Rafała za jego wysiłki. No tam się na jego stronę. Nie wiem, o co to chodzi. Pani podtrzymać. Nie wiem, o co to chodzi. To chyba ktoś sobie nie w tym miejscu napisał komentarz. Poleca pan maseczki czy nie? Proszę pani, jeżeli jest narażenie na przykład na infekcję, mamy na przykład sytuację taką, gdy jesteśmy sami zainfekowani, bądź też udajemy się w środowisku zainfekowane, to tak, to wtedy maseczki ograniczają penetrację tych wszystkich, prawda, drobinek wody, która się tej pary, która przy mówieniu z naszych ust się wydostaje i to przynosi moim zdaniem efekt, nawet taka maseczka chirurgiczna. Natomiast no, takie nieustanne noszenie tych maseczek, przynajmniej w tej sytuacji, w której się znajdujemy, też nie wydaje się mi logiczne. Natomiast no, trzeba mieć do tego rozsądne podejście, tak to może ujmę. Czachadymi, jak nie, przeciętny człowiek musiałby się, nie wiem co to, o co chodzi. Tutaj o co, dzień dobry, czy jakie konkretne preparaty na wątrobę i nerki? No ja pokazuję Państwu receptury, natomiast myślę, że tam w komentarzach ci, którzy moderują, umieszczą te nazwy. Więc to Państwo będziecie wiedzieć, jakie książki się nazywają. No właśnie pokazałem Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, to z panią profesor Wawer napisana taką książkę i druga Ziołolecznictwo Ojca Grzegorza, to wywiad Rzeka z Ojcem Grzegorzem, który również jest zaopatrzony w receptury ziołowe, które używamy w naszej terapii, w naszym Centrum Ziołolecznictwa. Teraz tak. Dzień dobry, czy resweratrol z korzeni rodestowca jest skuteczniejszy? Nie jest skuteczniejszy, właśnie Państwu tłumaczyłem, że rodestowiec japoński jest źródłem resweratrolu, ale lepszym źródłem, tym takim pierwotnym, co były skórki winogron. Nie trzeba tego resweratrolu dawać dużą dawkę, tylko taką dawkę, która jest w dwóch lampkach wina, to jest 0,5 do 0,8 mg na dobę. Taka ilość resweratrolu wystarcza. Poza tym resweratrol w przypadku skórek winogron jest w towarzystwie innych substancji. I to jest bardzo ważne, żeby to nie był izolowany resweratrol. Nie stosujemy, proszę Państwa, chemicznych substancji. Czy substancji czystych. Ziołolecznictwo to nie jest stosowanie substancji czystych.
Czysta substancja to jest farmakologia, a substancje złożone, czyli substancja czynna, załóżmy resweratrol w towarzystwie innych związków, to jest istota ziołolecznictwa. Są też mieszanki ziołowe, żeby było więcej, bo to są po prostu tego typu sytuacje. Jaką wilgotność powietrza Pan zaleca w domu? No, na pewno powyżej 50%. To powinna być taka wilgotność. Co na refluks i zgagę? Ja na temat refluksu i zgagi Państwu pokazywałem taką prezentację, ale muszę Panu powiedzieć, temu Panu, który się o to zapytał, Panu czy Pani, przepraszam bardzo, bo nawet nie wiem, Pani, przepraszam, bo ta mieszanka ziołowa prawdopodobnie jest w stanie złagodzić objawy refluksu. Ona jest na układ oddechowy, ale może działać na refluks. Natomiast taka typowa mieszanka na refluks to jest babka lancetowata, korzeń lukrecji, kwiat nagietka, korzeń prawoślazu i kwiat rumianku. To są takie typowe. Ona jest w jednych z moich wystąpień dotyczących refluksu. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczna. Dobra, tutaj przejdźmy znowu na pytania. Chyba już wyczerpałem odpowiedzi na Państwa pytania i mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni jesteście. Gdyby Wam Państwo przyszło coś do głowy, jakieś pytanie jeszcze, to oczywiście jestem do dyspozycji mailowo i mam nadzieję, że będziecie Państwo wolni od smogu, że będziecie wszyscy wolni od smogu. Jeszcze Państwu życzeń nie składam świątecznych, dlatego że będę się z Państwem widział, no chyba, że ktoś mnie nie zobaczy, bo zamierzam jeszcze tuż przed świętami nagrać taką rolkę. Teraz taką nową formę wzięliśmy, też nagrywam krótkie informacje dotyczące poszczególnych diagnostyk chorobowych, krótkie, sprawne działania. Mam nadzieję, że Państwu się ta forma też spodoba i tam te życzenia będą i być może, że coś odniosę się do jakichś takich świątecznych problemów zdrowotnych. Natomiast gdyby ktoś z Państwa jednak mnie nie widział, no to może jednak te życzenia złożę. Życzę Państwu, żebyście byli święta i w nowym roku zdrowi. Uprzejmie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.